Państwo, to przemówienie, które dzisiaj przeczytam, dziecięce lata, napisałam 20 lat temu. I było tu czytane na dworcu. I chciałabym je przeczytać. Mój brat jest Szwec. Renia, Elka, Sonia, Lilka, Heniek, Leon, Paulina, Marysia w Ameryce, Hanka, Mysa w Izraelu, Jurek, Celina, Michał w Szwecji, Maria, Mirka, Heniek w Kanadzie, Freda w Anglii, Ewa w Anglii, Łódź, Dworzec Centralny, Dworzec Fabryczny. To było miejsce, gdzie codziennie odprowadzałam swoich najbliższych przyjaciół. I zawsze myślałam, jeżeli ja wyjadę, czy zostanie ktoś, kto będzie mnie odprowadzał. Czuję, że to nie oni wyjechali, że to my wyjechaliśmy. Na marcu skończył się mój świat. Wielu moich najbliższych wyjechało. Nie mogę się z tym pogodzić. Chcę mówić o tym, żeby pozbyć się ciężaru, który noszę w sobie tyle lat. Mama zawsze chciała wyjechać do Izraela. Miała tam dwóch braci i mamę. Z kolei tata nie mógł z Polski wyjechał. Przeżył Mauthausen Oświęcim. Był w warszawskim getcie, gdzie zginęła cała jego rodzina i powiedział, że tutaj zostanie, że będzie pilnował prochów swojej rodziny, prochów żydowskiego narodu. Moja żydowskość mieściła się na ulicy Pruchnika w Łodzi, pomiędzy wschodnią i zachodnią Więckowskiego. Miałam fantastyczne życie. Mój dom był typowym żydowskim domem. Tata był kaletnikiem, mama zajmowała się dziećmi. Obchodziliśmy święta żydowskie. Do dzisiaj w moim domu obchodzimy święta. Firkaszec zadaje teraz mój syn, tak jak kiedyś robił to mój brat. A kieliszek dla Eliuan Nubi stoi zawsze w tym samym miejscu, tak jak stał w naszym domu. Chodziłam do żydowskiej szkoły imienia Pereca, uczęszczałam do żydowskiego klubu, jeździłam na żydowskie kolonie, żyłam jak pod kloszem. Nie wiedziałam nawet, że oprócz mojego świata istnieje inny żydowski świat. Za zdanie matury miałam pojechać do Izraela. Dostaliśmy odmowę. Wiedzieliśmy już, że jest źle. Później atmosfera zaczęła się zagęszczać. Pamiętam dzień, kiedy mój brat przyszedł do domu w podartych spodniach, pobity prosto z Placu Wolności i nic nie mówił. Wiedzieliśmy, co się dzieje. 69 rok, Lund. To jest list od mojego brata. Kochana Gini, przede wszystkim sprawa zasadnicza. Jeżeli tata nie będzie się mimo wszystko mógł zdecydować na wyjazd, musicie zostać. Wiesz na pewno, że takie coś jest bardzo trudno napisać. Tata na pewno się nie zgodzi. Trudno, Gini, ale wiem o tym, że łatwiej będzie, jeżeli ja zostanę sam, niż gdybyście miały go zostawić samego. Również i mama sama nie może wyjechać. No cóż, przez te 2 tygodnie poznałem smak samotności. Nie żałuję tego, co zrobiłem. Wiedziałem przecież, że to będzie ciężka próba, ale nie chcę, żeby ktoś z was bez potrzeby musiał ją przechodzić. Mój tata, który uwielbiał nas ponad wszystko, wystawał godzinami przy oknie i patrzył, jak gdyby jego syn za chwilę miał wrócić. Nie mógł sobie poradzić. Jedziemy, nie jedziemy. Wiedzieliśmy, że tata nie wyjedzie. Pamiętam ten dzień, kiedy już się zaczęło wyrzucanie wszystkich, od studenta, robotnika do dyrektorów. To był jeden wielki płacz. Skrzynie i ten przeraźliwy gwizd na peronie. Do dzisiaj u mnie w domu leży takie zaświadczenie Promesa, wizy z ambasady Królestwa Holandii. Sonia Tencer, Szmul Tencer, Gołda Tencer. Wiza ważna w jedną stronę przez Zebrzydowice, Austrię, Włochy,
To był kierunek do Izraela. Nie wyjechaliśmy. Moja migracja dokonała się w 1969 roku. Jako córka taty związałam się z Teatrem Żydowskim. Zawsze chciałam być w teatrze. Wydawało mi się, że już Żydów nie ma, przynajmniej w Warszawie. Kiedy graliśmy premierę, przychodziło trochę osób starszych, ale tych z mojego pokolenia nie było. Nikt nas nie szukał. Myśleliśmy, że dostała nas tylko garstka. Dopiero kiedy w latach 90. zakładałam żydowskie przedszkole, poznałam kilka rodzin. Pojechałam do Śródborowa, pamiętam 5 pierwszych nazwisk. To była pierwsza piątka Żydów, których poznałam w Warszawie. Teraz na naszej żydowskiej drodze jest nas wielu. Bilans strat jest ogromny. Nasza żydowska szkoła po haniebnym marcu została zlikwidowana. Nie ma już tej łodzi, w naszych domach mieszkają inni ludzie. Nie ma taty, który zmarł w 1971 roku. Nie mogę tam wracać. Więcej razy byłam w Ameryce niż w Łodzi. Jeżeli cokolwiek osiągnęłam, to dzięki temu, że zawsze miałam jakiś cel w życiu i że mogłam żyć w dwóch światach. Tutaj mam wspaniałych kolegów, przyjaciół, ale kiedy przyjeżdżam do Stanów albo na spotkanie, reunion, to oddycham innym życiem. Poznajemy się po rocznikach z kolonii, po klasach szkół żydowskich. Potrafimy spotkać się na plaży i w 40-stopniowym upale śpiewać Płonie ognisko w lesie i piosenkę Around the Fire. Tego już w Polsce nie ma. Przez 30 lat, a teraz przez 50, próbowałam mówić o naszym życiu. I nikt mi nie wierzył w to, co się dzieje. Co zyskałam? Mój syn ma w tym roku bar mitzwę. Proszę pamiętać, że to jest pisane 30 lat temu. Prawie temu. Chciałabym, żeby nigdy w życiu nie stanął przed takim dylematem, przed jakim my stanęliśmy. Trzeba jechać, trzeba zostać. Myślę, że nie zada mi tego pytania. Mamo, a dlaczego zostaliśmy? Kochani, a teraz bym poprosiła moją przyjaciółkę z lat